Szedłem tam bez przekonania. Sama droga wydawała mi się zbyt długa. Wstawać o 6 rano na sesję jogi, podczas której tak nie będę mógł się skupić, myśląc o biegnącym czasie, aby później szybko przeżuwać wegańskie musli z wodą, które powinienem przeżuwać wolno, impregnując je w myśl, wszystko będzie. A impregnacja to zaklinanie potraw. Chociaż zaklinanie to złe słowo, więc... Kurwa, muszę się skupić. Wstałem wtedy bardzo wcześnie i wcześnie położyłem się spać. Specjalnie, bo nie mogę zasnąć z myślą, że jutro, czyli w środę, tak, to była środa, we wtorek dostałem ten pierdolony telefon. Niepotrzebnie biorę komórkę pod prysznic i racjonalnie boję się, że ta Nokia mi wpadnie do wanny, chociaż przecież nic by się nie stało. Przecież nic się nie stało. Spokojnie, nic się nie stało. Spokojnie, nic się nie stało. Ale przepraszam. Przepraszam, wciąż tylko przepraszasz. O co panu? Tobie kurwa, nie znasz go. Jakiemu panu? O co ci chodzi? Potrąciłeś mnie niechcący ramieniem. Bez przekonania, zupełnie bez przekonania. Nie potrafię robić nic bez przekonania i być może dlatego robiło mi się gorąco, kiedy tam szedłem, bo nie chciałem tam iść i czułem wyraźnie, że coś we mnie rośnie, że to oni wszyscy tu w tych samochodach i sznury tych blaszanych puszek i te gęby bez wyrazu i smog. Ci wokół też z tymi aktówkami, teczkami, kurwa, w garniturach, żakietach. Czy to jest poważne? Czy oni nie widzą, że to jest, kurwa, Matrix? To oni wszyscy. I czuję wyraźnie, że coś we mnie rośnie, że to oni wszyscy są temu winni. Jest mi gorąco i nie chcę tu być. I nie wiem, dlaczego tu jestem. Jakaś siła każe moim nogom iść tam. I czy to w ogóle są moje nogi, skoro jednak tam idą? Musisz tam iść. Chciałbym uciec, ale to jak uciec z siebie. Niemożliwe. Kiedy klęczałem w pozycji piorun, nie czułem nic z tego spokoju, który poczułem podczas pierwszej sesji jogi. A następne były tylko próbami osiągnięcia tamtego stanu. I całe moje ciało chciało opuścić najszybciej tę pozycję, ale klęczałem, wpatrując się w okno i chciało mi się płakać, kiedy spojrzałem na siebie z perspektywy okna i zobaczyłem siebie jako symbol porażki. W lodówce siedziały w misce moje wegańskie płatki, bo przygotowałem je wczoraj, żeby zaoszczędzić czas. A w lodówce, żeby były chłodne, zimne, przecież w lodówce to logiczne, przecież przechowuje się rzeczy w lodówce. Te musli mnie dobiły, pierdolony owies, który żre jak koń od 2 lat dzień w dzień. Czym się chwalę między ludźmi, jakoby z powodu zajebistości i siły woli jedzenia tego samego rok w rok. A zaczęło się od tego artykułu, gdzie szczury żyły dłużej jedząc owies z jabłkiem. Ty idź się ogól, bo się spóźnisz. A która jest godzina? 7. I rzucam się do pulpitu z tą skurwiałą tapetą, której nie mogę zmienić od paru miesięcy, przedstawiającą 4 dziewczynki w brązach i żółcieniach jesieni, przed którymi kopci się kopiec kolorowych liści, a ja czuję prawie zapach dzieciństwa. Jak wtedy, kiedy będąc na grzybach spojrzałem w górę, a byłem tak samotny w tym lesie i każde drzewo wydawało mi się tak obce, jakby z innego świata. Jakby nie było już możliwości porozumienia między nami, a przecież ja tak kocham drzewa. I tam u góry był dzięcioł, jak malowany, jak z elementarza i zrozumiałem, że... Kurwa, nie ma powrotu, że już tylko będzie gorzej, że życie nie jest tym, czym miało być. Kurwa! Bo wyrzuciłem z paska zadań zegar, żeby siedząc przy komputerze podświadomie nie czuć tego upływu czasu. A jeszcze wiem, że na pewno nie jest 7, bo oni zaokrąglają, zawsze zaokrąglają. Jak jest 13:41, to mówią w pół do. Jak się umówisz z kimś za 15, to przychodzi o pełny. O, jest. 7:07, a więc może tak właśnie ma być. Często zdarza mi się widzieć takie godziny. 22:22, 10:10. I to chyba jest przypomnienie, żeby zachować harmonię, równowagę, spokój. Spokój. Ależ proszę pana. Proszę zachować spokój. Wiem. Wiem, całą przyjemność gorącej kąpieli zabija mi świadomość, że powinienem wziąć po niej zimny prysznic. Gorąca kąpiel, zimny prysznic. A pamiętam ten raz, kiedy tłumaczyłem sobie swojaką nierealność zimna. To są tylko impulsy, które biegną do mózgu, to jest przecież twoje ciało. Po prostu zapanuj. Zimno to tylko słowo. I to naprawdę wtedy działało. Oblewałem się lodowatą wodą i czułem się cudownie. I to naprawdę wtedy działało, ale już nigdy później. Zadzwonił telefon i byłem przekonany, że to ona. I to upokarzające, że biorę telefon nawet do wanny. Nawet zostawiam go na spłuczce, choć czułbym, że ją brukam, że to jest profanum rozmawiać z nią srając, ale myśl, że mogłaby do mnie zadzwonić, a ja nie mógłbym odebrać, zabija mnie. I ona dzwoni po nocach, wracając z imprez, a ja słyszę tam w tle męskie głosy i potem śnię to wszystko, o czym boję się myśleć, że to się powtórzy. To się nie może powtórzyć. Może powtórzyć? Słucham?
adres. Czy już pan zapisał? I faktycznie jest. Leży na pralce kartka. Skąd tu ta kartka w łazience? Skąd długopis? Stoję z fujarą na wierzchu z telefonem przy uchu i ten lekki strach, że mnie kopnie. A przede mną kartka i adres moim kurwa pismem napisany. Tak, tak, zapisałem. Dziękuję, do widzenia. Więc zgodziłem się sam nie wiem na co i od razu poczułem to fatum. Jak zwykle, kiedy zgadzam się na cokolwiek, pierdolony mus. Jakbym musiał, bo powiedziałem komuś, kogo nie znam tak. Nawet nie pamiętając, że powiedziałem. Kurwa, muszę się skupić. Ciociu, podawałaś mi może kartkę i długopis? Co? Kartkę i długopis czy podawałaś? Kartkę i długopis? Tak, kartkę i długopis do łazienki. Nie, a po co ci? A nie zostawiałaś czasem na półce? W łazience? W łazience. Nie, ale tu leży na pralce. Może miałeś w spodniach czy w koszuli? No, może miałem. Mniejsza o to, w każdym razie zapomniałem się ogolić. Jeść czy się golić? Golić się czy jeść? Nie zdążę, nie zdążę. Nie zdążę dobrze pogryźć, nie zdążę dobrze się ogolić. Powinienem już wychodzić. Wciąż to samo, której bym nie stał. Nie mogę tak żyć, nie chcę tak żyć. Muszę wyjść, byle już wyjść, byle wiedzieć, że jest ten zapas czasu. O kurwa, jak ty wyglądasz? Psu z dupy, nie zdążysz już i dalej. Jebane lustra, we własnym domu nie będę mieć żadnego. We własnym domu, kiedy ty będziesz miał własny dom? Chciałabym z tobą mieszkać, Andrzej, dasz radę. Nie dam rady. Spokojnie, proszę wziąć głęboki oddech. 10 minut do autobusu. Tak, chwila spokoju, spokojnie zapalę. I czego się patrzysz, to jest kurwa tytoń, to jest bledka, to jest filtereka, oto jest papieros, babo. Nie widziałaś papierosa? O, masz komórkę, dzwoń po antynarkotykowych. Taki chojraka łapy ci latają, że pół paczki na chodnik wyjebałeś. Przecież ona się z ciebie śmieje. Opowiada teraz, że kurwa dziwolonga spotkała, narkoholika. Widziałeś te swoje oczy jak u heroinisty. Wiesz ile ważysz, pieprzony weganie. Wyglądasz jak trup przecież, jak cień człowieka, satyra na człowieka. Jakiś żart natury, co to ma być w ogóle? Wejście w garść. Wejście w garść. Szedłem tam bez przekonania, mantrując, że przecież to bez różnicy, czy jestem tu, czy tam, czy gdziekolwiek indziej. Że to zupełnie obojętne, jak wypełniam tę objętość czasu. Nie mogę zrozumieć, dlaczego jeśli wszystko mi jedno, niektórych rzeczy chcę, a niektórych nie. Przy tym nie wiem przecież zupełnie, czego chcę i to być może ta niewiedza blokuje każde moje poruszenie. I w mojej wyobraźni jestem teraz taką amebą z nieludzkim wysiłkiem artykułującą jakieś nieme chcę lub nie chcę w nieznacznej zmianie kształtu, która wydaje się ruchem. Jestem czymś takim, jakimś jękiem, skowytem pragnienia obleczonym w powłokę nie do przebicia od wewnątrz, z zewnątrz podatną na najdelikatniejszy podmuch okoliczności. Ale czego pragniesz, więc czego chcesz? Czego ty w ogóle chcesz, Andrzej? Czego ty chcesz? Czego chcę? Czego chcesz? Słucham? Jakie stawiasz warunki? Jakie mam warunki? Ale ja nie mam warunków. Całe moje życie to poszukiwanie warunków do pracy. Całe moje życie to minimalizowanie potrzeb, żeby osiągnąć ten ochłap spokoju, którego nie osiągnę. Niczego już nie osiągnę. I ta myśl działałaby kojąco, gdyby nie to, że to niczego nie zmienia. Że to nie daje mi tego pieprzonego, stoickiego spokoju w obliczu codzienności. Że potrafi mnie wytrącić zupełnie nawet ta przypadkowa baba. Czego się patrzysz, baboj? Czemuś musiała posadzić się twarzą we mnie. Czemu istniejesz dla mnie, babo? Czemu ja cię widzę? Jakimże sposobem masz taką siłę przebicia w moją percepcję? Babo, zupełnie obca, jednak boleśnie namacalna, babo. I wyciągam notes i rysuję ją karykaturalnie na zasadzie autoterapii. Bo pomimo, że tłumaczę sobie, że to góra 15 minut jazdy, to nie usiedzę. Nie usiedzę. I dobrze, że miejsce za mną jest wolne, bo nie wyciągnąłbym tego notesu. I choć wyciągam go, to czuję się dziwnie, jak upek. Jakbym miał notować w nim donosy na pasażerów. I wiem, że oni już patrzą na mnie i tak właśnie myślą. Kurwa, rysuj ją. Więc rysuję ją i choć na chwilę zapominam się w tym. Sprawia mi niejaką przyjemność przerzedzanie jej zębów, naznaczanie jej twarzy bliznami, pozbawianie jej głowy włosów. I to wszystko wygląda całkiem możliwie, bo zawsze miałem do rysowania talent. Ty i twój talent. I mimo, że te wszystkie myśli pojawiają się... Co ty kupiłeś za te pieniądze? Powiedz, co ty kurwa kupiłeś, kredki? To jakby gdzieś w oddali... I czuję się trochę lepiej. Tylko to teraz... Co to jest? Przeszkadza mi. Skąd to? Nie wiem co to jest, ale przecież... Kurwa, za długopis! Nie mój długopis!
Jakby to robiło różnicę, czy to długopis, ale robi. Może na zasadzie kontrastu zauważam jego obecność w chwili mojego spokoju w moim świecie. I ten pieprzony długopis unieważnia wszystko. I tak jest często. Nigdy nie mogę dokończyć niczego. A żeby coś zaistniało, musi być pełne. Musi być skończone w czasie, a nie kurwa przerwane. Na pewno nie tak. To nie miało tak być. Nie tak wszystko. No nie tak, nie tak. Nie! I szedłem tam bez przekonania. Nie wiem, dlaczego tam szedłem. Samo pedałowanie tam stanowiło dla mnie wysiłek godny zapłaty. Zaczynałem się martwić, że nie zjadłem śniadania, a przecież nie wiem, ile to potrwa. Że nie ogoliłem się, a przecież nic nie wiem o stanowisku, o które na rozmowę idę, a które przecież posiada może jakiś prestiż i może mogłem się nie tylko ogolić, ale i ubrać garniak. I ubrałbym ten garniak, ogoliłbym się, zrobiłbym paradoksalnie wszystko, żeby dostać tę pracę, jakkolwiek nie trąciłaby chujem. Wszystko siłą inercji. Siłą inercji. Robi mi się gorąco. Wiem, że wytrzymam, choć strasznie się boję, że nie wytrzymam. Czuję, że na mojej twarzy maluje się zidiocenie. Grymas średniowiecznego świniopasa przeniesionego w centrum metropolii przyszłości. Czuję się nie na miejscu, zupełnie. Chociaż wiem, że wyglądam dobrze. Zawsze zdziwiony, kiedy gdzieś się wymknę do toalety, upewnić się co do mojej spójności psychofizycznej. Wyglądasz dobrze, o dziwo. Nie wylewasz się jeszcze z siebie przez pory skóry. Twoje włosy nie są pasmami tłuszczu. Nie masz w zębach kawałków szczypioru. Do kurwy nędzy wyglądasz gites. I to za każdym razem. Za każdym razem, więc trochę logiki, trochę statystyki, dość tej pierdolonej neurastenii. Tak, tak. I mówię to sobie zawsze, tak, tak, i to działa. Tak, tak, gdzieś tak przez minutę, góra dwie. Tak. A potem zaczynam świrować. Nie, tylko nie to, nie znowu, proszę, błagam. Proszę odłożyć ten pistolet. A ja, z jednej strony myśląc całkiem precyzyjnie i jasno, z drugiej jednak będąc totalnie w jakimś niemożebnym transie, spokojnie naciskam spust, a świat nieruchomieje i milknie. Widzę kilkanaście par rozwartych na oścież oczu, które niemalże widzą błysk wystrzału, którego nie ma, które nie są w stanie zrozumieć, zresztą tak samo jak i moje, tego co widzą naprawdę. Stróżki wody wytryskującej niemrawym łukiem z lufy mojej i mną chyba inspirowany broń. Absurd anektuje rzeczywistość. Atomy wybuchają śmiechem. Świat kapituluje i ja też. Gdy z moich ust wydobywa się, nie wiem, retoryczne pytanie? Prima aprilis?